Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl. Edukacja. Geoedukacja. Energetyka w Europie. Energia to coś, bez czego trudno się nam obejść w dzisiejszym życiu. Energii, z której korzystamy, możemy wyróżnić kilka rodzajów. Energia jest nam potrzebna w transporcie, abyśmy mogli się przemieszczać. Energii również potrzebujemy do wytwarzania ciepła. Ale chyba to, z czym najczęściej kojarzymy energetykę, to produkcja energii elektrycznej. Jest ona wykorzystywana w bardzo wielu sytuacjach. Bez energii elektrycznej trudno by nam było wyobrazić sobie działanie firm, wytwarzanie produktów, czy funkcjonowanie szkoły i innych usług. W dodatku to energia elektryczna odgrywa coraz większą rolę. Na pewno kojarzycie, że pojawiają się samochody elektryczne, a więc znowu chodzi o prąd. Wśród źródeł ciepła, które możemy wykorzystywać w domach, coraz bardziej popularne stają się na przykład pompy ciepła, które wykorzystują energię elektryczną. Do wytwarzania tego rodzaju energii niezbędne są elektrownie, w których właśnie produkujemy prąd. Aby go wytworzyć, potrzebujemy jednak jakiegoś źródła energii, a te dzielimy na dwa podstawowe rodzaje. Źródła odnawialne i nieodnawialne. Źródła nieodnawialne były przez nas wykorzystywane już od bardzo dawna do wytwarzania energii. Mamy tutaj na myśli węgiel kamienny, ropę naftową, gaz ziemny oraz energię jądrową. Ich wspólną cechą jest to, że ich ilość jest ograniczona, a to znaczy, że jeżeli będziemy z nich ciągle korzystać, to kiedyś będą musiały się skończyć. Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny nie powstają przecież w takim tempie, w jakim je zużywamy. Dodatkowo ich wykorzystywanie oznacza emisję do atmosfery różnego rodzaju zanieczyszczeń. To mogą być m.in. pyły, które będą powodować smog, ale także dwutlenek węgla, który prowadzi do zmian klimatu. A więc, jak widać, mamy już trzy przyczyny, które powinny prowadzić do tego, abyśmy w coraz mniejszym stopniu opierali energetykę o te nieodnawialne źródła energii. Drugim rodzajem źródeł energii są źródła odnawialne. Ich najważniejszą zaletą jest to, że nigdy się nie kończą. W Polsce zapewne w największym stopniu te źródła będziemy kojarzyć z energią słoneczną i energią wiatru. Słońce nie wyczerpie się w naszej perspektywie czasu, bo to czeka nas raczej za kilka miliardów lat. Również i wiatru nie jesteśmy w stanie wyczerpać. Oprócz tego do źródeł odnawialnych zaliczymy m.in. energię geotermalną, czyli energię pochodzącą z wnętrza Ziemi. Chodzi o ciepło, które jest w środku. Kilka lekcji temu mówiliśmy o Islandii i wulkanach. I to właśnie to mamy na myśli. Kolejny rodzaj to energia, którą możemy pozyskać z wody. Ruch wody możemy zamienić na energię elektryczną, tak samo jak ruch wiatru zamieniamy na prąd. Wodę, która się porusza, odnajdziemy w kilku miejscach. Na lądach mamy do czynienia z rzekami, które płyną cały czas w dół, w kierunku morza. Być może kojarzycie, że niektóre z rzek są przedzielone tamą, które spiętrzają wodę. Wtedy zwiększamy spadek rzeki i dzięki temu możemy produkować energię elektryczną. Woda również przemieszcza się w oceanach, jednak ten ruch na razie jest nam nieco trudniej zagospodarować. Mamy tutaj na myśli prądy morskie, pływy morskie oraz fale. O tym,
Jaki rodzaj źródeł energii będzie dominował w różnych częściach Europy, będą decydować różne czynniki. W Polsce dominują elektrownie cieplne, których działanie w skrócie polega na tym, że bierzemy surowce nieodnawialne, akurat w Polsce najwięcej wykorzystujemy węgla, który następnie spalamy, w wyniku czego podgrzewamy wodę, która zamienia się w parę wodną, która następnie obraca turbiny, produkując prąd. W naszej części Europy występują dosyć duże zasoby węgla kamiennego i brunatnego i to właśnie ten czynnik zadecydował o tym, że elektrownie cieplne wykorzystujące węgiel odgrywają dużą rolę, między innymi w Polsce czy w Niemczech. Elektrownie, które wykorzystują spadek wody, najlepiej będzie budować w górach. Tam nawet bez spiętrzenia wody mamy dosyć duży spadek, oznacza to jeszcze większą łatwość w pozyskiwaniu energii elektrycznej z rzek. Ten rodzaj energii będzie odgrywał ogromną rolę w Norwegii, gdzie ponad 99% energii elektrycznej jest wytwarzane właśnie w elektrowniach wodnych. Elektrownie wodne będą oczywiście występować również w innych krajach, ale nigdzie nie będą odgrywać tak dużej roli jak w Norwegii. Energia pochodząca z wnętrza Ziemi, czyli energia geotermalna, będzie odgrywać najważniejszą rolę na Islandii. To przecież wyspa wulkanów. 75% energii elektrycznej, która jest tam wytwarzana, powstaje właśnie w elektrowniach geotermalnych, które wykorzystują ciepło pochodzące z magmy znajdującej się pod powierzchnią. Oczywiście ten rodzaj energii również będzie pojawiać się w innych krajach, w których występują wulkany, na przykład we Włoszech. Możliwość wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych oczywiście będzie zależeć głównie od prędkości wiatru. Spróbujcie sobie przypomnieć, gdzie wiatr wieje najmocniej. Być może byliście na wakacjach nad morzem, bo to właśnie jeden z tych obszarów, gdzie wiatr średnio osiąga bardzo duże prędkości. Oczywiście z silnymi wiatrami mogliście się spotkać także w górach, jednak budowa wiatraków w tak trudnym terenie oznaczałaby większe koszty i olbrzymie zmiany w krajobrazie. Dlatego właśnie największy udział w produkcji energii elektrycznej wiatr ma w tych krajach, które mają długą linię brzegową, czyli które znajdują się gdzieś nad morzem. Liderem w wykorzystaniu tego rodzaju energii w Europie będzie Dania, ale do takich krajów, które wykorzystują ją również w dużym stopniu, możemy zaliczyć m.in. Holandię, Belgię czy Wielką Brytanię. Kolejne odnawialne źródło energii to energia słoneczna. Najwięcej słońca jest na południu Europy i to właśnie w krajach, które się tam znajdują, elektrownie słoneczne będą odgrywać największą rolę. Jako przykład możemy wymienić chociażby Grecję. Jednak wszystkie te odnawialne źródła, chociaż się nie kończą i nie emitują ani pyłów, ani dwutlenku węgla, również mają swoje wady. Na pewno kojarzycie, że przecież nie przez cały rok świeci słońce, nie przez cały rok wieje wiatr, a to oznacza, że samo generowanie energii w oparciu o te źródła odnawialne będzie oznaczało, że nie zawsze będziemy mieć tą energię w gniazdku. Dlatego w wielu krajach energia elektryczna produkowana jest z wielu różnych źródeł energii. To, na co warto zwrócić jednak uwagę, to fakt, że w wyniku globalnego ocieplenia kładzie się coraz większy nacisk na rezygnację z nieodnawialnych źródeł energii, które są źródłem dwutlenku węgla, i stopniowe przechodzenie na źródła odnawialne, które odgrywają coraz większą rolę. Pozostały nam jeszcze elektrownie jądrowe. Co prawda wykorzystują one surowce nieodnawialne, jednak ilość pierwiastków promieniotwórczych, jaka jest potrzebna do wytwarzania energii, jest naprawdę niewielka,
więc problem wyczerpywania się surowców praktycznie w tej kwestii nie istnieje. Również i wytwarzanie energii elektrycznej nie emituje do atmosfery ani pyłów, ani dwutlenku węgla. Dlatego elektrownie jądrowe są uznawane za czyste i nieszkodliwe dla środowiska. Oczywiście być może kojarzycie, że kiedyś jedna z nich wybuchła. Chodzi o katastrofę w Czarnobylu w 1986 roku. Jednak prawda jest taka, że pomimo iż zniszczenia były duże, a skutki, które bez wątpienia są negatywne, są bardzo długotrwałe, to jednak z sytuacjami awarii elektrowni jądrowych tak naprawdę nie mamy do czynienia, a obecne systemy bezpieczeństwa są bardzo rozbudowane. Natomiast oczywiście nikt nie może nam dać 100% pewności, że żadna taka awaria się nie przytrafi. Dlatego wiele osób jest przeciwna budowie tego typu elektrowni. Drugim problemem elektrowni jądrowych jest konieczność składowania odpadów, które są niebezpieczne dla człowieka. Przeciwieństwem Francji, gdzie elektrownie jądrowe są głównym źródłem energii, będzie m.in. Austria, gdzie zakazano budowy elektrowni jądrowych, oraz Niemcy, które w 2023 roku wyłączyły ostatnią działającą elektrownię jądrową.